Cześć, witajcie. Z trasy Warszawa-Kraków. Jak coś nam będzie przeszkadzało, to pociągi. Moi przyszli klienci na wycieczki po Krakowie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, Tu mamy liść ostrożny, tu mamy... Zapomniałem, jak to się nazywa, to jest na nerki. Tu mamy pokrzywę też na nerki. Tu mamy niecierpek, no jakieś tam inne i tak dalej. Ja z każdego spaceru sobie tak wchodzę, wkładam do kieszeni. W domu wkładam do blendera, czy to z octem, czy z sokiem cytrynowym, czy z czymś innym. Blenduję. Z kiwi jest dobre zawsze wszystko, ja twierdzę. Blenduję i potem to wypijam i tak dalej. To są zioła. To są zioła, które ja zbieram, zażywam. Suplementy diety też czasami zażywam, witaminy. Różne rzeczy mi tu ludzie wskazywali, różne rzeczy znajdywałem. Wiecie, jak się jest w takim potrzasku, kiedy wszystko się wali, to się chwyta wszystkiego, co jest możliwe i w miarę nie zaszkodzi, nie? Więc jeżeli chodzi o zioła, suplementy i tak dalej, próbowałem, praktycznie mówię, wszystkiego na tą moją, te problemy różne. Czy coś zadziałało? Nie mogę powiedzieć wprost. Mówiłem wiele razy, że po pokrzywie się robiło lepiej. Wiem, że pokrzywa zawiera sobie serotoninę. Teoretycznie jest to niemożliwe, żeby ta serotonina z pokrzywy przechodziła do mózgu. To jest niemożliwe. Teoretycznie. W praktyce nie wiem. Albo coś mam dziurawego w środku, albo samo działanie pokrzywy oczyszczające na nerki mi pomagało. Wiem, że po takiej piciu pokrzywy przez jakiś tydzień, dwa i tak dalej, czuję się po prostu lepiej. Mi humor wraca i tak dalej. Czy nerki lepiej zadziałały, czy się oczyściło coś? Nie wiem. Wiem, że na mnie to działa. Czujesz się lepiej, ale to nigdy żadne z tych ziół, które zażywałem, żaden z tych suplementów nigdy nie sięgnął korzenia problemu. Nigdy. To mogę powiedzieć wprost. Nigdy nie sięgnął korzenia problemu na tych ziołach, suplementach i tak dalej. Nigdy bym nie wrócił do takiego stanu, w jakim ja teraz jestem, nie? Nigdy by to nie zadziałało, nigdy by mi się nie poprawiło. To wiem na 100%. Przepraszam, to jest nawłoć. Zapomniałem, sobie przypomniałem. Nawłoć to jest. Tylko młoda. Więc nigdy by mi się to nie wróciło po prostu. To, że ja wróciłem do zdrowia i tak dalej, zawdzięczam komuś innemu. Tym kimś jest Bóg po prostu. Tym kimś jest moja akceptacja Bożego rozwiązania na to wszystko. Na świat. Zmiana mojego sposobu myślenia i tak dalej, nie? Ale mówię, byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że nie stosowałem ziół, ale tak czy inaczej twierdzę, że to wszystko to Bóg stworzył. To wszystko to Bóg stworzył. Ziół, suplementów i tak dalej. Mówię, próbowałem wszystko, co było możliwe, dostępne. Kilka z nich mi autentycznie pomagało. Kilka nie wiem. Z nadzieją je brałem, nie? Że może gdzieś tam coś się wyrówna w środku i będzie lepiej. Ale podam na przykład taki przykład ostatnio z takim stresem, który miałem związany z pracą. Czułem się po prostu jak trochę niewolnik tego, kto mi zleca, nie? Mam coś takiego, wiesz, jak mam klienta i tak dalej, to w pewnym momencie chcę mu zrobić jak najlepiej. Jest wszystko fajnie, nie? Potem się robią jakieś takie dziwne rzeczy, czasami klient nie płaci długo, ja się już czuję jak, nie wiem, może źle zrobiłem, może coś, zanim się upomnę, to mijają trochę czasu. Ale no, takie normalne emocje, jakie człowiek ma, tylko zwykle ludzie o tym nie mówią. Ja jestem z tym, co o tych mówi, więc o tym słyszycie. Ale pamiętam, że po prostu poczułem się trochę jak niewolnik tych klientów, nie? I mówię, Boże, coś tu jest nie tak, nie? I wtedy tak zrozumiałem, że ja nie żyję z Bogiem w tych dniach, nie? Tylko zacząłem żyć z klientami, nie? Że oni byli jakby głównym moim poczuciem jakby tej sprawczości wszystkiego. Od nich miałem pieniądze, od nich coś tam i tak dalej. Więc stwierdziłem, nie, no, dosyć tego po prostu, nie? I pewnego dnia wstałem, a to już były takie momenty, że miałem problem ze snem. Po prostu budzisz się człowiek, jak się człowiek budzi w nocy i co chwilę mu się chce sikać i tak dalej, no to jest problem z nerkami, z kortyzolem, z takimi rzeczami tam wszyscy mówią, nie? Więc potrzebuje się tak naprawdę uspokoić. Można próbować jakieś działa na obniżenie kortyzolu. Wiem, że imbir na to działa i tego typu rzeczy, ale u mnie już nic nie działało. To już doszło do takiego poziomu, że po prostu ja potrzebuję coś zrobić z tą sytuacją. Coś zrobić z tą sytuacją. Nawet jeśli się posycę jakimś ziołem, poleczę jakimś ziołem, to on zadziała na kilka dni, ale sytuacja się nie zmieni.
Ja mogę wykorzystać te kilka dni na próbę zmiany sytuacji. A jak tą sytuację zmieniłem? Jak tą sytuację zmieniłem? Po prostu wstałem pewnego dnia i powiedziałem, może ja chcę z Tobą spędzać czas, nie? A nie z tymi klientami w głowie, nie? I zmieniłem koncepcję bycia po prostu. To taki, muszę to wyrobić bardziej, bo to jest na razie początek tego. Ale zmieniłem koncepcję bycia. O, jedzie jakiś pociąg. O, coś się wlecze. Być miał hałasowo. Ale dobra, zmieniłem koncepcję bycia na coś takiego, że po prostu wstałem i mówię, ja chcę spędzić ten dzień z Bogiem. Mimo wszystko, że będę pracował, to chcę spędzić go z Bogiem. I autentycznie udało mi się ten dzień spędzić z Bogiem. I rzeczywiście robiłem przerwy, ale nie tak jak zwykle, bo zwykle to praca była centrum, a przerwy były na spotkanie z Bogiem, a robiłem przerwy na pracę, nie? Mówię, Boże, fajnie tu czytam i tak dalej, fajnie się z Tobą gada, ale teraz ja idę godzinkę popracować, daj mi siłę, daj mi to, żebym ja przez tą godzinkę ta praca mną nie owładnęła, nie? I się udawało. I wiecie, dzień, dwa, czegoś takiego i mi sen wraca, normalny, spokojny. A suplement, jakbym jakiś wtedy zażywał, czy jakiś lek, czy cokolwiek innego, też by pewno zadziałało, ale bym się stał znowu niewolnikiem tego suplementu, tego zioła, czy tam leku, czy czegoś, nie? Czego ja nie chcę. Ja chcę być wolnym człowiekiem, nie? Chcę być prawdziwie wolny, bo Chrystus mnie do wolności przysposobił. Więc jest to taki... Jest to coś, co... Słowo Boże jest napisane, że jest żywe, wiecie? Jak się... Ostatnio postanowiłem, że nauczę psalmu 23. Jeszcze go nie umiem, więc go nie zacytuję, ale to jest ten psalm, Pan Bóg jest moim pasterzem, prowadzi mnie przez, że tak powiem, ciemną dolinę i właśnie nie ulęknę, nie? Nad wody spokojne, nad łąki zielone i tak dalej, ja bym sobie odpoczął. Nasyca mnie i to wszystko robi Bóg, nie? I to wszystko robi Bóg. I ja tak czytam to, najpierw to czytałem, tak, próbuję się po prostu tego nauczyć na pamięć. Bardzo ciężko idzie, do tej pory nie umiem. Ale wiem, że ja chcę. Ja chcę przemienić swój umysł na to, żeby to pamiętać, na to, żeby tym żyć po prostu. I po kilku dniach czegoś takiego ja zaczynam tym żyć autentycznie po prostu. To Pan Bóg jest moim pasterzem, nie? Nawet jak mówię, mam pracę, mam klienta i tak dalej, to czy on mi zapłaci, czy nie, to nie jest zależne od tego klienta, tylko wiem, że to jest zależne od Boga, bo Bóg jest moim pasterzem, a nie klient, nie? A mówię, to przykład z pracy, bo takich sytuacji mam więcej, różnych. No, wychodzę z ciężkich stresów, można powiedzieć, że po PTSD jestem i to mocnym. Po tych doświadczeniach tak zwanych schizofrenicznych, no to człowiek wychodzi jak z PTSD. Dosłownie, więc różne rzeczy mnie potrafią czasem rozwalić, czasem mniej, czasem więcej. Więc jakoś sobie w ten sposób po prostu muszę radzić. I wiem, że gdyby nie Bóg, gdyby nie ta opoka, ta skała, na której można naprawdę się oprzeć, nie? Którą jest Jezus, nie dałoby nic rady, nie? Nie dałoby nic rady. No, nie dałoby nic rady. To Jezusa trzeba po prostu zacząć przemawiać po prostu, zacząć przemawiać do Boga. Może to się dawać dziwne w naszym świecie, jak to rozmawiałem z jednym tutaj bezdomnym, powiedział, on nie będzie się modlił, bo jego za chorego uznają psychicznie. Bo modli się do kogoś, kogo nie widać, no to choroba psychiczna w naszych czasach, jak wiecie. Ale jednak ja to zalecam. Ja to zalecam, autentycznie po prostu. Jeśli ktoś z Was jeszcze się nie nawrócił tak naprawdę, jeszcze nie wrócił do Boga, to słuchajcie, powrót do Boga nie jest przez rytuały, nie jest przez komunię, nie jest przez to wszystko. To wszystko nie daje drogi do Boga, to jest wszystko zwiedzenie. Powrót do Boga jest przez Jezusa Chrystusa, przez to, co On zdziałał na krzyżu 2000 lat temu. Zaczynamy tak naprawdę tę drogę przez prostą modlitwę. Boże, ja akceptuję Twoje rozwiązanie, czyli akceptujesz to, że Jezus umarł za Ciebie na krzyżu i On jest Twoją drogą, życiem, a nikt inny. Nikt inny nie będzie tą drogą, życiem, nikt tutaj nie da rady. Nie będzie tą drogą, życiem praca, nie będzie hobby, nie będzie muzyka, nie będzie medytacja, nic innego nie będzie po prostu. Tylko Jezus Chrystus jako osoba. Jako osoba. I to jest pierwsze, tak? I teraz zaczynamy żyć z Bogiem. I ta droga jest ciekawa i jest tak naprawdę jedyna, bo nie jesteśmy ludźmi stworzonymi do życia bez duchowości. Bóg jest duchem i Bóg nas stworzył, tak? Na swój obraz i swoje podobieństwo.
też w nas ożywia tego ducha. Też w nas ożywia tego ducha, więc tak jest po prostu, nie? I mówię, można się, jak masz problemy takie psychiczne, różne i tak dalej, czy wiesz, że ktoś ma to, to wiedz, że to jest jedyna droga. Możesz wydać tysiące pieniędzy, że tak powiem, dużo pieniędzy i tak dalej, dużo monet, nie? Na wszystkie lekarstwa świata i to ci nie pomoże. To ci nie pomoże, autentycznie ci nie pomoże i to ci gwarantuję. Może ci pomóc zaślepić, tak jak ja teraz potrafię sobie, mówię, stwierdziłem, że spróbuję tą dietę z postem przerywanym i potrafię sobie zaślepić głód kofeiną z kawy, z zielonej herbaty, czy tam tianino, czy tam czymś tam, czy tam z tych orzeszków kola, potrafię sobie zaślepić ten głód, nie? I no, robię to świadomie, zaślepiam sobie ten głód, po prostu chcę jeszcze trochę schudnąć. Więc w ten sposób żyję, ale to jest zaślepienie głodu. To jest taka zaślepka. To jest no coś, co pomoże przejść przez pewne sytuacje, ale nie pomoże żyć. Nie da tego stabilnego, że tak powiem, wzrostu, nie da stabilnego życia, nie da stabilnego rozwiązania na życie. Jeśli jesteśmy stworzeni do życia wiecznego, to tą wieczność można spędzić albo z Bogiem, albo bez Boga. Bez Boga, no to się spędzi w piekle, z Bogiem się spędzi na nowej ziemi. Tą wieczność. Więc zapraszam Was do tej wieczności, którą można spędzić z Bogiem. I jej się nie osiąga przez zażywanie suplementów, witamin i tak dalej. Choć mówię, przydają się w życiu, Bóg po coś to stworzył. Patrzcie, no zwykła pokrzywa, parzy i tak dalej, ale tak naprawdę ile ona może zdziałać, to Bóg, który to zaplanował, wiedział, po co ją tworzy, nie? Wiedział, po co ją tworzy. Nie jest to przepiękny ten, ale może działać cuda tak naprawdę, w pewien sposób, ale nigdy nie uleczy korzenia. Choćbyśmy korzeń z pokrzywy pili, to nie uleczy nam korzenia tego, kim jesteśmy, tak? A jesteśmy ludźmi, którzy zgrzeszyli, upadli, którzy potrzebują Boga, potrzebują mieć kontaktu z Bogiem po prostu. A to jest naprawione przez krzyż, przez śmierć Jezusa Chrystusa. To się naprawiło przez Jego śmierć. I w ten sposób wracamy do korzenia, do tego, kim jesteśmy. Okej, trzymajcie się. Mówię, tak zapowiadam, że będzie trochę o ziółkach na tym kanale teraz i o innych takich rzeczach. Ale nie po to, żeby uciekać od tego, tylko po to, żeby podziwiać, chwalić Boga tym, co nam tu stworzył i tym, co nam dał. Miłego dnia.